Janusz, co ty robisz takie dziwne miny? Cicho, Seba, wizualizuję. Co wizualizujesz? Siebie. Jak będę wyglądał, kiedy już schudnę 20 kilo i zbuduję kaloryfer? Ha! Dobre! Ty się odchudzasz. Chyba od dzisiaj. Muszę. Boję się, że Mariola ze mną zerwie, jak się za siebie nie wezmę. I ma rację. Zapuściłem się trochę. Trzeba coś ze sobą zrobić. Od miesiąca mam karnę na tą pieprzoną siłownię i zupełnie zmieniłem dietę. Jak masz przy sobie coś słodkiego, to lepiej przy mnie nie jedz. Dla własnego bezpieczeństwa. Bo wyrwę ci to i jeszcze po rękach pokąsam. Jak myślisz, jak duże szanse Janusz ma na to, że faktycznie osiągnie swój cel? Nawet jeśli dobrze i konkretnie wyznaczył sobie cel, który chce osiągnąć, to ewidentnie popełnił niemal wszystkie największe błędy, które zabijają jego motywację i właśnie ten temat omówimy dzisiaj w drugiej części mini kursu Zarządzania życiem. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, to kliknij w link obok tego nagrania. Mówiłem w niej o najważniejszych zasadach wyznaczania celów. Pierwszym błędem, który popełnił Janusz, było skupienie się na wyniku końcowym zamiast na procesie odchudzania. Janusz chciał być chudy, ale nie chciał się odchudzać. Nie wystarczy ciągle o tym myśleć i przyciągać upragnionej sylwetki myślami. Zamiast tego konieczne jest zaplanowanie i wdrożenie mądrych działań, które sprawią ci choć odrobinę przyjemności i satysfakcji. Bo jeśli droga do celu jest dla ciebie katorgą, to już na samym początku skazujesz się na porażkę. Dlatego jeśli Janusz chce schudnąć, to nie ma sensu, żeby zapisywał się na siłownię, jeśli tego nienawidzi. Dużo lepiej by zrobił, gdyby wybrał inny, przyjemniejszy sposób spalania tłuszczu, na przykład jeżdżenie rowerem albo uprawianie innego sportu, który sprawia mu większą przyjemność. Nawet jeśli droga do wyznaczonego przez ciebie celu jest z natury nieprzyjemna, to warto szukać sposobów, żeby ją choć trochę ułatwić. Na przykład, jeśli wszelkie ćwiczenia fizyczne są dla ciebie nieprzyjemne, to wykonuj je słuchając twojej ulubionej muzyki albo oglądając jakiś dobry serial. A kiedy piszesz pracę magisterską, rób to popijając swój ulubiony napój. A dodatkowo twoja praca nabrałaby większej fantazji, jeśli twoim ulubionym napojem jest spirytus. Drugim błędem Janusza była zbyt niska wewnętrzna motywacja. Jeśli czujesz, że musisz coś zrobić, bo tak by wypadało, bo co inni sobie pomyślą, bo wszyscy tak robią, to prawdopodobnie poddasz się przy pierwszym, najmniejszym kryzysie. Dlatego zamień słowo muszę na chcę i porządnie się zastanów, dlaczego chcesz. Być może naprawdę tego chcesz, ale do tej pory nawet nie uświadamiałeś sobie dlaczego. Zastanawiając się nad tym, co ci da to, co robisz, jakie będą tego korzyści i straty, czy na pewno warto poświęcać na to czas i energię, z dużo większą świadomością podejmiesz decyzję o podjęciu danego celu i dużo łatwiej będzie ci przy nim pozostać. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś do każdego celu, który sobie wyznaczasz, zapisał sobie co najmniej 10 powodów, dla których chcesz osiągnąć ten cel. Nawet jeśli do tej pory wydawało ci się, że musisz. Jeśli zechcesz zrobić przysługę innym, napisz o tym także w komentarzu pod tym filmem. Błąd numer 3. Nie jesteś przygotowany na porażki. Z niewiadomych mi powodów, planując nasze postanowienia, mamy silne skłonności do zapominania o przeszkodach, które nieuchronnie pojawią się na naszej drodze do celu. No bo przecież chodziłeś na tą siłownię regularnie, dopóki nie przyszło zakończenie projektu i praca po 12 godzin dziennie. Również wiele innych prostych okoliczności możecie wybić z rytmu, łącznie ze straszliwym torpor magis ordinarius, czyli lenistwem pospolitym. Kluczem do uniknięcia tego błędu jest założenie, że nie tylko może, ale niechybnie powinie ci się noga i albo coś wybije cię z rytmu, albo zwyczajnie nie będzie ci się chciało dalej dążyć do celu. Bądź tego świadomy i zaakceptuj to. Nie obwiniaj się za to i nie przeklinaj na siebie w myślach, bo to tylko pogorszy sprawę. Kiedy widzisz, że wypadłeś z rytmu, świadomie zrób sobie przerwę i zaplanuj, kiedy wracasz do gry.
I czwartym, ostatnim błędem jest narzucanie sobie zbyt dużego tempa od samego początku. Kiedy na wiosnę 2015 roku zacząłem biegać każdego ranka przed śniadaniem, na początku muszę przyznać, okrutnie mi się nie chciało i nie mogłem wbić się w rytm, mimo że zawsze lubiłem bieganie. Dlatego cel miałem prosty. Ubrać się jak do biegania, ale wyjść tylko na dwuminutowy spacer przed blok. Wizja wyjścia i szybkiego powrotu była dla mnie dużo łatwiejsza do przełknięcia, więc w ostateczności zawsze wychodziłem. Kiedy już byłem na zewnątrz, prawie nigdy nie kończyło się tylko na spacerze. Dlatego radzę Ci do każdego celu, który sobie wyznaczyłeś na dany dzień, dodać też minimalny krok, który zawsze będziesz w stanie zrobić. Nawet wcześnie rano, nawet po ciężkim dniu pracy. Systematyczność ponad intensywność. W ten sposób będziesz poruszał się do przodu małymi krokami i łatwiej unikniesz poczucia winy, które jest bardzo demotywujące. Metoda małych kroków to jedno z najpotężniejszych narzędzi wprowadzania trwałych, życiowych zmian i to właśnie w dużej mierze na tej metodzie oparłem swój najobszerniejszy kurs Rok Zmian, w którym za złotówkę możesz zyskać sporo bardzo cennej wiedzy na ten temat. Sprawdź dostępność tego kursu na stronie rokzmian.pl. Oczywiście mądre wyznaczanie celów i unikanie największych błędów to jeszcze nie wszystko. Żeby osiągać sukcesy, będziesz jeszcze potrzebował kręgosłupa, na którym będą wspierały się wszystkie Twoje postanowienia. Dlatego w ostatniej części tego mini kursu zdradzę Ci największy sekret trwałej życiowej zmiany. Do zobaczenia już wkrótce. Robert Marchel.